Miasto aniołów. Anioł godrzy wyprawa na Jupitera. Anielskie rodzeństwo zebrało się w dawnej chacie Hekocjana, teraz przekształconej w strategiczną kwaterę na odzyskanym zamku w cytadeli Cyberolkuszu. Zosia i Martyna w swoich zbrojach Helbat husarskich spoglądały na holograficzną mapę wszechświata, gdy do pokoju wszedł ich młodszy brat, Henryk, ubrany w nową, udoskonaloną wersję zbroi. Musimy omówić naszą kolejną misję. Rozpoczęła Zosia. Kryzys minerału erytonu staje się coraz poważniejszy. Bez niego nasza technologia i zbroje staną się bezużyteczne. Dlatego musimy podjąć ryzyko i udać się na Jupitera, dodała Martyna. Został tam odkryty nowy, nieznany minerał, który może zastąpić eryton. Konkurencja już wysłała statek Miasto, ale możemy ich dogonić, jeśli wykorzystamy teorię strun. Henryk przysunął się bliżej stołu, na którym wyświetlona była mapa kosmiczna. To ryzykowne, ale jeśli mamy wykorzystać teorię strun, potrzebujemy Godra Ambience z XXI wieku. Jego muzyka jest kluczem do otwarcia portali. Dokładnie, potwierdziła Zosia. Jest on częścią struny czasu, nazwanej struną Godra rzeczywistości. Musimy go przywołać z metaversum i przeszkolić w obsłudze zbroi. Tylko jemu możemy zaufać. Polskie siły kosmiczne w starym, kamiennym pomieszczeniu, gdzie niegdyś znajdowała się kuchnia Kocjana, rodzeństwo przygotowało rytuał przywołania. Martyna umieściła specjalne kryształy w układzie tworzącym harmoniczny rezonans, a Zosia rozpoczęła melodię na antycznym instrumencie znalezionym w ruinach zamku. Henryk, stojąc w centrum kręgu, recytował słowa z dawnych ksiąg. Przywołujemy cię, Godra Ambient, mistrza wibracji i muzyki. Przekrocz czas i przestrzeń, odpowiedz na nasze wołanie. Z niewidzialnej struny wszechświata przed nimi pojawił się wir energii. Powoli materializowała się postać mężczyzny z gitarą w ręku i wyrazem zdziwienia na twarzy. To był Godra Ambient, jakby wyjęty prosto z XXI wieku. Gdzie ja jestem? Zapytał zdezorientowany, ale z zaciekawieniem. Witaj, Godra Ambient, powiedziała Zosia. Jesteś w Cyberolkuszu około 400 lat w przyszłości. Potrzebujemy twojej pomocy. Godra Ambient, choć początkowo zszokowany, szybko zaakceptował sytuację. Rodzeństwo opowiedziało mu o kryzysie erytonu i potrzebie wyprawy na Jupitera. Zaczęli go szkolić w obsłudze zbroi Helbat husarskiej. Z każdym dniem jego umiejętności rosły, a naturalny talent do muzyki okazał się kluczowy. Godra Ambient grał swoje charakterystyczne wibracje, które rezonowały z teorią strun, otwierając portale i tworząc nowe ścieżki w czasie i przestrzeni. Jego muzyka była nie tylko piękna, ale i potężna, dając rodzeństwu przewagę. Wyprawa na Jupitera. Tydzień później, uzbrojeni i gotowi, wyruszyli w podróż. Ich statek, napędzany technologią erytonową, przyspieszał do niewyobrażalnych prędkości. Godra Ambient grał swoją muzykę, rezonując z teorią strun i otwierając portale, które skracały dystans. Jupiter jest tuż przed nami, powiedział Henryk, patrząc na mapę. Przygotujcie się na lądowanie, dodała Martyna. Zbroja Helbat husarska. Powierzchnia Jupitera była niesamowita. Wielkie burze i wiry atmosferyczne tworzyły nieziemski krajobraz. Ich celem była ogromna kopalnia, gdzie konkurencja już rozpoczęła wydobycie nowego minerału. Musimy działać szybko i cicho, powiedziała Zosia. Nie możemy pozwolić, aby nas zauważyli. Rodzeństwo i Godra Ambient przemieszczało się przez kopalnię, unieszkodliwiając strażników i zbierając próbki minerału. Ich zbroje Helbat husarskie, wyposażone w antygrawitacyjne buty i symbiotyczne skrzydła, pozwalały na niesamowite manewry i uniki. W głębi kopalni natknęli się na główną ekipę konkurencji, uzbrojoną po zęby. Rozpoczęła się zaciekła walka. Skrzydła rodzeństwa rozwinęły się, a ich zbroje błyszczały w blasku mini słońc. Godra Ambient grał na swojej gitarze, tworząc harmoniczne bariery, które chroniły ich przed atakami. Jego muzyka była jak niewidzialny sojusznik, wzmacniając ich zbroje i dając im przewagę. Nie damy się, krzyknął Henryk, unikając strzału i kontratakując wroga. Zosia i Martyna, współpracując jak jeden organizm, unieszkodliwiali przeciwników jeden po drugim. W końcu z ostatnim przeciwnikiem pokonanym zdobyli kontrolę nad kopalnią. Powrót na Ziemię. Z minerałem w ręku wrócili na Ziemię. Kryzys erytonu został zażegnany, a nowy minerał obiecywał przyszłość pełną możliwości. Udało się, powiedział Henryk, patrząc na Zosię i Martynę. Jesteśmy gotowi na każdą przyszłość. Dziękujemy ci, Godra Ambient, powiedziała Zosia. Bez ciebie to by się nie udało.
Godra Ambient uśmiechnął się, trzymając swoją gitarę. To była niezwykła przygoda. Cieszę się, że mogłem pomóc. Rodzeństwo Angel Godra kontynuowało swoje misje, chroniąc ziemię od ziemi. Przed Godra Agra Ambient, choć wrócił do swojego czasu, pozostawił trwały ślad w ich historii. Jego muzyka, pełna harmonii i mocy, stała się integralną częścią ich przyszłości, a teoria strun otwierała przed nimi nieskończone możliwości. Ich historia, pełna walki, poświęceń i triumfów, była dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych czasach nadzieja i determinacja mogą przezwyciężyć każde przeciwności.